Jakieś postępy? Triss twierdzi, że Kairan powstał dzięki magii. Ma rację. Coś tak wielkiego nie mogłoby żyć w tych wodach. Wygląda mi na efekt jakiegoś przykrego eksperymentu. Rośnie w błyskawicznym tempie i pewnie tak samo szybko się zestarzeje. Nie spodziewałem się ciebie, Uloredo. A ja wręcz odwrotnie. Byłam pewna, że się tam zjawisz. Komendant jest chorobliwie zazdrosny o swoją małą faktorię i prędzej czy później każdy ląduje u niego na dywaniku. Czego chciał? To już moja sprawa. I nic ci do tego. Nie jesteśmy drużyną, Geralt. Zabijemy razem Kairana. I to wszystko. Mam już wszystko. Chodźmy. Doskonale, ruszajmy. Gotowy? Wydaje mi się, czy się umalowałaś. Wszyscy mamy jakieś rytuały. Przykro mi, Kairany nie rozpoznają kolorów. Zakończmy ten temat, Geralt. Czas wywlec potwora z wody. Masz jakiś plan? Ja zawsze mam plan. Nie daj się pożreć, a już niedługo będziemy bohaterami. Postaram się. Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj, nawet na lądzie będzie cholernie niebezpiecznie. Udało nam się. Niezła walka. Geralt? Nic ci nie jest? Nic mi się nie stało. Wyczerpałam sporo mocy, więc gdybym ci musiała pomóc... Dam sobie radę, ale troskliwej czarodziejki się obawiam. No tak. Jak każdy wiedźmin zgrywasz twardziela. Ryzyko zawodowe. Z czasem można się przyzwyczaić. Mówisz, jakbyś był stary. Włosy masz wprawdzie siwe, ale krew jeszcze chyba szybko płynie w twoich żyłach. Masz wobec mnie jakieś plany? Na razie mam plany wobec Kairana. Do zobaczenia zatem. Nie zapomnij o nagrodzie. Bez obaw. Zlecenie wykonane. Kairan nie żyje. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za skąpców. Nareszcie. Jak tam, gościna u pana komendanta? Tacy jak on mogą się przydać. Albo zakuć nas w łańcuchy i puścić z prądem rzeki. Powiedział, że na barce trzymają pojmane wiewiórki. A dodał, że trzymają na nic Jarana Eb Esnilena, prawą rękę Jorweta? Nie. To co? Pójdziemy go odwiedzić?
Może coś wie o królobójcy. Chodźmy. Jak będzie z tą premią? A robota skończona? A wy tu czego? Chcemy porozmawiać z rannym jeńcem. Nie wolno mi nikogo wpuszczać. Rozkaz komendanta Loredo. Słyszałem, że się z tobą dogadał, ale... Więc zejdź mi z drogi. I tak wam nic nie powie. Zdycha. Patrz, gruźnik przysnął. Ależ go skatowali. Ma stuzin złamań. Będę potrzebowała twojej pomocy. Co mam robić? Zaklęcie, którego użyję, jest bardzo bolesne. Jeśli zacznie się rzucać, mogę go zabić. Uspokoję go znakiem Axii. Właśnie. Obudź się, gruźnik. Już niedługo wyśpisz się za wszystkie czasy. Niunia cała mokra. Hej, Niunia! Robisz się mokra, jak na mnie patrzysz? Nic z tego nie będzie. Niedoczekanie, kurwisynu. Nie jestem zdrajcą. Majaczy. Vatgern? Gdzie jestem? Na barce we Flotsam. Barka skazańców. Już po mnie. Jak żołdakom Loredo udało się dopaść zastępcę Jorveta? Nigdy by mnie nie złapali, gdyby nie zdrada. W oddziale Jorveta jest Wiedźmin. W końcu okazał się kanalią, jak każdy dłan. Co się stało? Zdradził. Zaproponował mi układ. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie rosną róże pamięci. Powinienem był się domyślić. Róże pamięci? Tak. Jedne z ostatnich. Myślał, że dla władzy nad komandem zdradzę swojego brata. Odmówiłem i doszło do walki. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Żaden człowiek nie jest w stanie tak szybko się ruszać. To była masakra. Oberwałem jako pierwszy, dlatego żyję. Wykrwawiłbym się, gdyby nie znaleźli mnie ludzie Loredo. Leto zabije Jorveta i wszystko przepadnie. Tyle ofiar, tyle cierpienia, wszystko na marne. Królobójcą jest Leto. Tak. Po co temu dłan śmierć Jorveta? Wykorzystywał nas od początku. Jorvet przestał mu być potrzebny. Zaczął przeszkadzać. Nie wiem, czego chce. Czego chce Jorvet? Dlaczego akurat Flotsam? Chędosz się. Jestem teraz jedyną osobą, która może go ostrzec. Mów. On... My walczymy o coś więcej, Wiedźminie. Flotsam to tylko początek. Nie jesteśmy bandytami, walczymy o wolność. Gdy nadejdzie czas, Jorvet odpowie na wyzwanie i wyjdziemy z lasów, by stanąć do bitwy. Jakiej bitwy? Nie powiedział. W takim razie dowiem się od samego Jorveta. Chciałbym to zobaczyć. Wiemy już wszystko. Co teraz? Jorvet. A jeśli on też wie? To przypomnę mu stare porzekadło. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ostrzeż go, Gwynblade. Jorvet walczy, bo to umie najlepiej. Jest Ensid. Prawdziwym, wolnym. Jednym z ostatnich. Ta walka ma sens teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest jeszcze nadzieja. O czym ty mówisz, Ciaran? Nadzieja na co? Na zmiany, na lepsze jutro. Ja już tego nie zobaczę. Zakatują mnie na tej barce, odejdę tam, gdzie kwitną jabłonie, ale wy... musicie ostrzec Jorveta. Yennefer powiedziała, że Ciri odeszła na dobre. Żyje teraz w innym świecie i jest szczęśliwa. Zanim opuściła ten świat, dała nam wyspę jabłoni. Naszą wyspę. Nie liczyliśmy czasu. Ludzie wierzą, że widma Gonu są nieśmiertelne. Pędzą przez nieboskłon, dzierżąc miecze błyskawic w trupich dłoniach. Porywają ludzi, którzy stają się kolejnymi upiornymi jeźdźcami. Spalili sad i chatę. Pancernymi buciorami podeptali naszą wyspę.
zamordowali Yennefer. Musiałem ją odzyskać, wrócić do rzeczywistości, wrócić na wiedźmiński szlak. Geralt? Nic ci nie jest? Byłem na wyspie Jabłoni, pośród mgieł, po pogromie w Rivii. Ciri zabrała tam mnie i Yennefer. Upiorni jeźdźcy porwali Yenna, ja ruszyłem w pościg. Ale... Zaraz. Czuję, że wszystko zaczyna się łączyć. Gdy pół roku temu wiedźmini znaleźli mnie ledwie żywego pod Kaer Morhen, ścigały mnie upiory Gonu. Prześladowały mnie też na Podgrodziu i w Wyzimie, gdy zabiłem Wielkiego Mistrza. Teraz jestem pewien, że to nie był przypadek. Ciaran powiedział, że rosną tu róże pamięci. Cedric też o nich wspominał. Jeśli to prawda... Powinienem szukać Jorveta, a nie kwiatków. Mogłabym przywrócić ci pamięć. Jesteś pewna? Wszystko na to wskazuje. Cokolwiek blokuje twoje wspomnienia słabnie. Mając choć jeden płatek róży pamięci, mogłabym przełamać barierę. Te kwiaty naprawdę mają wielką moc. W takim razie Jorvet poczeka. Pójdę z tobą. Będzie mi bardzo miło. W takim razie w drogę. Cedric wspominał o starych elfich budowlach niedaleko wodospadu w lesie. Tam powinniśmy zacząć. Prowadź. Wydaje mi się, że to tutaj. Wodospad, Menhir. Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia. Budować ogrody pośrodku lasu. Nie marudź. Już niedaleko. Cedric opowiedział mi piękną legendę o tym miejscu. Elfie legendy z reguły są piękne. Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. Róża musi gdzieś tu być. Rozejrzę się. Eldan i Cimoril. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber, uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. On naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. Spójrz, to para kochanków. Piękne. Tak. Nie rozumiem. Jak elfy mogły się stać takie okrutne? Triss? Róża pamięci Cimoril. Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, wówczas nigdy nie zwiędnie. Ta jest dla ciebie. Oh, Geralt. Chcę, żeby się zatrzymała. Jeśli legenda zawiera choć ziarno prawdy, róża przeżyje bez kilku płatków. Dziękuję. O tej rzeźbie mówiłem łysy. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdelu wystarczy. Albo i półtora. Skąd babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stacik jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chordniczy? Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup, prostaku. Zamknij mordę, cipo. Uważaj, Triss! Oh.
Enzid budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do Delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. No to wpadliśmy. Wygląda na to, że utknęliśmy. Aha. Musi być stąd jakieś wyjście. Mhm. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Mhm. Co ci chodzi po głowie, Geralt? Kąpiel. Przydałaby ci się kąpiel. Tobie też. Wiedźmińska brzytwa. Leto lubi tu przychodzić. Po co tu stoimy? Przecież go nie ma. Idziemy! Dwan ukradli nam historię Eldana i Cymoril, tak jak teraz kradną róże pamięci. Zrobili z niej ckliwą, pustą bajeczkę. Przystojny elf i prześliczna elfka żyli sobie w baśniowym lesie, aż tu nagle zjawił się ludzki książę na białym rumaku. Jeszcze przystojniejszy, bledy Dwan. Jednak my, Enzid, pamiętamy. Bezgraniczne oddanie, poświęcenie, pasja, namiętność. Legenda mówi, że w tych kamieniach zaklęto miłosne westchnienia kochanków. Słyszą je tylko zakochani. Gadające kamienie i śpiewające krzaki. Elfie chędożenie. Mam przerąbane. Powinniśmy częściej chodzić na spacery. Przez chwilę zapomniałam o Flotsam, wiewiórkach, królobójcy i całym świecie. Co nie najlepiej świadczy o świecie. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Mhm. Jakie masz plany? Spotkam się z Jorvetem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorvet to stary lis, walczy z ludźmi od 100 lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi.
To bagno, Geralt. Może cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę, królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kaer Morhen. Wszystko zależy od ciebie. Triss. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. Nie wiem, co się stanie, ale nie chcę cię stracić. Byłbym skończonym głupcem i niewdzięcznikiem. To miłe, dziękuję. Czy to znaczy, że zostawimy królobójców Roszowi i zajmiemy się własnymi sprawami? Chciałbym odejść, ale najpierw muszę udowodnić, że jestem niewinny. Ludzie Foltesta i łowcy nagród nie dadzą mi spokoju. Nie takiego życia chciałem dla nas. Czułbym, że odpuściłem, kiedy można było coś zrobić. To by była ucieczka. A my przecież nie przegraliśmy. Bez względu na to, co zrobisz, możesz na mnie liczyć. Potrzebuję kilku dni na przygotowanie zaklęć. Pomówię z Zoltanem o Jorwecie. Kiedy wyrównam rachunki z królobójcą, wrócimy do rozmowy. Geralt! A, tu jesteście. Wszystko w porządku? Przyjemnie tutaj. No, no, ładna piwnica. Nawet bardzo. Jak nas znalazłeś? Znajdowanie tych, których szukam, to moja specjalność. Zabierajmy się stąd. W lesie jest mnóstwo skojatel. Świętujecie coś? Wielką wygraną! Ciekawe. Załatwiliśmy Vejopatisa, czy jak mu tam? Trzynastka odrąbał mu łeb i przyczepił do życi. Zachowaliście się jak bydło. A co, zabawić się nie można? To tylko drewniana kukła. To bawmy się po naszemu. Racja! Wykałaczki! Zmierzysz się ze mną w rzucaniu nożami? Chętnie. Wes przeciwko Wiedźminowi! Obstawiamy, panowie! 10-1 na Wes! Wiedźmin! Mapa na ścianie! Zwyciężyła! Wes! To są obesrańcy, co zbezcześcili posąg Vejopatisa! Na widły ich! Uważaj, co mówisz, kmiocie! O co chodzi? Takie tam... Urządziliśmy sobie turniej. Rzucali nożami w posąg Vejopatisa! Żołdactwo bezcześci nasze bóstwa! To nie są żołdacy, tylko niebieskie pasy. Wiesz, co to znaczy? Niebieskie czy zielone, jeden pies! Kurwie syny, wszystko jak jeden mąż! Co powiedziałeś? Ja tylko... Powiedziałeś, co myślisz! I dobrze! Tak trzeba! Piwo dla tego dzielnego człowieka! Wypij moje zdrowie! Zdrowie kurwiego syna Vernona Rosza! Vernon... Gówniane macie naczynia w tym waszym flotsam. Niegodne bohatera. Ale mam pomysł. Chlaj z podłogi piwo od kurwiego syna. Geralt, zrób coś. Spróbuję, Vernon. Daj spokój. Nie warto. Gówno wiesz. Tym razem wam się poszczęściło, kundle. Precz stąd. Muszę się przejść. Za surowo go oceniasz. Nie lubię sadystów. Widzisz, Vernon był półsierotą. A co to ma do rzeczy? Wychowywał się w nędzy. Żeby nie pomarli z głodu, jego matka została kurwą. Dzieciaki nazywały go kurwim synem. Od tamtego czasu źle znosi to wyzwisko. Chodź, napijemy się. Dobra. Pamiętacie, jak czekaliśmy na odsiecz w jaskini? Kto by nie pamiętał, z głodu żarliśmy torf. To były czasy. Wypijmy za pożywny torf! Co powiecie na małe zawody? Kto pokona Geralta na rękę, dostanie beczkę piwa. A jak wygra Geralt, to co? Dam ci swój miecz. Stary, nie jeden łeb od niego spadł. Dzisiaj się już takich nie kuje. Niech będzie. W gardle mi zaschło.
polej no tam, który! A pamiętacie, jak się raz założyłem z porucznikiem, że wychędożę 4 elfki na raz? Powiedział ci, że prędzej na kurwich dupach przepłyniemy morze! Dałbym radę! Pewnie, tyle że elfek zabrakło. To zaczynamy. Przekonamy się, czy 13 da radę Wiedźminowi. Trzynastka, musisz jeszcze poćwiczyć. A idźcie wy wszyscy w cholerę! Olej no tam, który! Pamiętacie, jak kiedyś wjechałem koniem na drzewo? Nie pamiętamy. Napij się, to ci się pamięć odświeży! No, panowie, tym razem fen przeciwko Wiedźminowi! Geralt, nagroda jest twoja. Niech ci służy. Panowie, nasze zdrowie! Sokie jak po bitwie. Garga, gargu, garnie? Tam to było chlanie. Zażgaliśmy całe pole bitwy. Na kurwich dupach do raju! Toście pochlali? Jak żyję, nie widziałem czegoś takiego! Czegoś nie widział. No, takiego widowiska! To znaczy? Jak nie pamiętacie, to tym lepiej dla was. Odśwież mi pamięć. Za kilka orenów może by mi co powiedział. Z pewnością stać cię na więcej. Masz. A teraz gadaj. Idźcie do burdelmamy, ona zna szczegóły. To jak będzie z tą premią? A robota skończona? Witaj. Czym mogę służyć, kawalerze? Podobno ty najlepiej wiesz, co tu się wczoraj działo. Lepiej nie pytaj. Lepiej mów. Nie ma nic za darmo, a już na pewno nie w bordelu. No, niech będzie. Gadaj. Przyszliście tu w pięciu. Chociaż nie. Przyczołgaliście się. Przyczołgaliśmy się? A jakże? Jeden z tych niebieskich zamówił 5 dziewcząt. Dałam wam najlepsze, bo dobrze płaciliście. Co było dalej? I to jest najciekawsze, bo zamiast chędożyć jak normalni ludzie, to wsiedliście na moje dziewczyny i kazaliście się im zawieźć do portu. Niemożliwe. Spytaj tej, co mundur nosi. To Wes też tutaj była? A była, była. Próbowała was powstrzymać, ale gdzie tam? Co jest, Geralt? W ruinach szpitala znalazłem kartę pacjenta. Masz na myśli spalony dom wariatów? Zamknęli go, bo upierał się, że był więźniem dzikiego gonu. Twierdził, że był w świecie bez ludzi. Widział stada jednorożców. Po roku udało mu się wrócić do naszego świata. Znalazł groby swoich dzieci zmarłych ze starości. Rozumiesz, Vernon? To znaczy, że czas w świecie, w którym był, płynie dużo wolniej. Rozmawiałem z burdelmamą. To wszystko prawda? Próbowałam was uspokoić, ale uparliście się, że na kurwich dupach przepłyniecie rzekę. Nie udało się, ale dzielnie próbowaliście kilka godzin. A dalej co było? Stwierdziłeś, że chcesz zostać żołnierzem niebieskich pasów i koniecznie musisz mieć tatuaż. Jaki tatuaż? Taki jak my. No i masz. Cholera. Gdzie moje rzeczy? Rozrzucały się, gdzie popadło. Schowałam je do tego kufra pod oknem. Dzięki, Wes. Mam prośbę. Usuniesz mi tatuaż? Zrobiłeś sobie tatuaż? Gdzie? Na
piersi. Jaki? Pokaż. Gołą babę, a może jakieś kredo życiowe? Nie torturuj mnie. To nie ja zrobiłam sobie tatuaż. No dobrze. Jest taka mikstura. Oczyszcza tkankę pod skórą właściwą. Będę potrzebowała zielonej pleśni, płatków białego mirtu i wilczego aloesu. No to idę po ziółkę. Możesz nie mówić o tym Jaskrowi? I przestań się wreszcie śmiać. Kiedy nie mogę. Chcę kupić zioła. Zioła? Zioła. Na własny użytek. Mam wszystkie składniki. A może jednak chcesz go zostawić? Usuń go. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko! Słyszałem, że znasz okolicznych Skojatel. A, chodzi ci o to, co jakiś Fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorveta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan brat. Jorvet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorvet? Przecież to zwykły rzezimiek jest. No, ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. Prowadź, Zoltan. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze Skojatel? Loredo. Kutas. A, za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jaki rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem. Ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Mówią, że Jorvet jest szaleńcem, ale Skojatel słuchają go jak matki. Wie, skurwiel, czego chce. Mam nadzieję, że mi powie. Powiem ci z dwojga złego. Loredo jest większy, kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nieludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. To bez sensu. Na co liczy? Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nada Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, Zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale... Skojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komandy. Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas zuków. Co? Nie, no, Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. Ja pier... Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorveta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorvet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie fujarki? Chcemy tylko porozmawiać z Jorvetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego kurwiego syna z muszlą na plecach. Krabopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem, jak się to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno. Idziemy. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? O tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. No, czas na ciebie, Geralt. Yeah.
Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Puść Zoltana, Jorvid. Masz mnie. Mam was obu. Wiedźmina, który najwyraźniej szuka brzydkiej śmierci. I krasnoludzkiego zdrajcę, który pluje na honor swych pobratymców. Wiesz, na co pluje, chędożony durniu? Na waszą całą zasraną zgraję, przez którą giną niewinni ludzie! Niewinni ludzie. Nawet zabawne, gdy wykrzykujesz to z przejęciem. Loredo miał rację. Póki żyjesz, nie będzie pokoju. Geralt z Rivii skończył jako pies komendanta. Zatem umieraj, Dwan. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Ep Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Mordujesz mieszkańców Flotsam. Zapominasz, że żyją wśród nich elfy i krasnoludy. Co to za życie? Odebrano im szacunek do samych siebie. Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej Dwan niż ty, Geralt. A więc najemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? Dwan, który załatwia brudne sprawki z Coyatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić, co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. Czego ty w ogóle chcesz, Jorvid? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu, żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Eseat Vatgern, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię, dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to 2 kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Ruiny Calmeued. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dwan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Nie traćmy czasu. Zainscenizujmy coś. Powiesz Leto, że złapałeś mnie i oddajesz w jego ręce. A ty? Będę bez broni, ze związanymi rękoma. Jeśli mówisz prawdę, jego reakcja to potwierdzi. Nie ufam ci oczywiście. Moi ludzie będą mnie osłaniać. Rozumiem. Nie rozumiesz. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. A ty będziesz wył tak głośno, że usłyszą cię nawet jeźdźcy burzy. Moglibyśmy po prostu kazać Leto się przyznać. Alt Fael, moen irit ten werde. Nie siłą, lecz śmiałością zdobywaj. Właśnie.
Leto nie jest głupi. Uważaj na słowa. Co to ma znaczyć? Co on tutaj robi? Przyszedłem negocjować. Ha, Jorvet, lis puszczy. Dał się wreszcie złapać. Nie doceniłem cię. Powiedz mi, kim jesteś? Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam dosyć tego pytania. A ja bałem się, że właśnie ty pokrzyżujesz nam szyki. Jestem Leto z Gulety. Królobójca. Dość żartów. Uwolnij mnie. Powiedz mi, dla kogo naprawdę pracujesz. A elf będzie twój. Pracujemy dla samych siebie. My? Królobójcy. Ciaran powiedział, że chcesz zlikwidować Jorveta. A nawet jeśli, to dlaczego miałbyś mi pomagać? Blooded One. Demavent, Foltest, kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie, kurwa, nie pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę. Uratowałeś mi życie, Biały Wilku. Walczyliśmy ramię w ramię. A teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorveta. Serit i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim Skojatel w Dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Serit i Egan, co to za jedni? Królobójcy, którym Skojatel pomagają w Dolinie Pontaru. Jeśli tak stawiasz sprawę... Dość tej farsy. Vedrai! Elle! W co ty grasz? W grę, którą przegrałeś. Daj mi miecz! Zdychaj! Muszę cię zabić. Spróbuj. Nie jestem królem. Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. Widzę, że nie zapomniałeś, jak się walczy. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślą, że to ja zabiłem Foltesta. Było się nie bawić w żołnierza. Dlaczego Wiedźmin zabija królów? Byłem Wiedźmin dawno temu. Więc teraz jesteś najemnym zbirem. Powinieneś się poddać, gdy miałeś okazję. Dobrze walczysz, chociaż nie tak jak kiedyś. Mięśnie pamiętają. Dziki Gon nie mógł ci tego odebrać. Wystarczy wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla. Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zdradzą cię. Czas Jorveta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Teraz jesteśmy kwita. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę cię. W takim razie do zobaczenia w Edirn. Gdzie Roche? Zabiliśmy kilku, ale reszta uciekła. Gdzie jest Leto? Martwy? Ruszył do Flotsam. Skąd wiesz? Chcę dopaść Triss. Muszę iść.
Zabij go, zanim skontaktuje się z resztą. Nie trzeba było ufać Dwan. Chodźmy. Nie, Geralt. My nie możemy tam iść. Oczywiście. Zapomniałem, jacy z was wojownicy. Mete tarde, Gwynblade. Powodzenia.